Święta coraz bliżej, a ich atmosferę czuć na każdym kroku. Dzisiaj w Pałacu Kultury Zagłębia spotkanie świąteczne mieli słuchacze Uniwersytetu III wieku. Seniorzy wspólnie kolędowali oraz łamali się opłatkiem. Kiedyś to ubierało się choinkę Wigilię, prawda, i śpiewało się kolędy. Teraz idziemy z duchem czasu, tak jak w całej Europie, na świecie. I ten nastrój świąteczny już się wcześniej zaczyna. Tak jak na przykład dzisiaj. W Dąbrowie Górniczej trwają także przygotowania do Wigilii dla samotnych, bezdomnych i potrzebujących, która jest organizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta. W tym roku odbędzie się już po raz 20. Atmosfera jest niepowtarzalna. Jest tak cudownie, jak obok siebie siedzą obcy sobie ludzie, ale łączy jest ich jedno. Niemożliwość spędzenia Wigilii przy rodzinnym stole, bo tej rodziny albo nie mają, albo są sami, albo czekają na kogoś, kto nie przychodzi. Wigilia dla samotnych odbędzie się 16 grudnia o godzinie 13 w stołówce 11 w Dąbrowie Górniczej. Weźmie w niej udział 250 osób.